rządziła Platforma, to przecież zaproszono Ławrowa, żeby zrobił szkolenie dla polskich dyplomatów. Tak. Ja myślę, że dokładnie ten sam skład, że tak powiem, nadzorców będzie, gdyby rządzili ci kadyrowcy, którzy teraz mają muszki, korwinowcy, tam nie muszki, wiem, ruchy narodowce, brody mudżahedinów, jak Braun, inne. Tu by się muszki. Nic nie zmieniło, dlatego mówiłem, że ci wszyscy ludzie spotkają się na kodzie. To by było tak jak w 1944 i 1945, że towarzysze moskiewscy musieliby przyjmować na gwałt polskie nazwiska. Tylko na razie liderzy sami nie mają polskich nazwisk. No tak jakoś, dlatego ja się pytam, dzieci Polacy! Nawet w partiach narodowych co jeden to jakiś Kant, nie wiem, i ludzie, kochani, ja nie mogę tych nazwisk, jakiś Hohenzollern, ja nie mogę tych nazwisk wymówić nawet. A to jest stronnictwo najbardziej czysto krwiste narodowo-katolickie. Ja ci powiem. Marian Kowalski. Panie kolego, Kowalskiego nie chcieli. Najlepsze polskie nazwisko. A jakiś Kantów i Locherów biorą. No co to jest? Powiedzcie mi.